Hejka, dzisiejszy filmik dotyczy roślin pierwotnie wodnych oraz glonów. Będzie to dość krótki filmik i plan działania obejmuje jedynie 4 podpunkty. I jak widzimy, rośliny pierwotnie wodne znajdują się w podstawie, a więc trzeba je umieć do matury. I według podstawy programowej musimy po prostu rozróżniać te grupy oraz umieć wymienić znaczenie właśnie tych organizmów, które będziemy tutaj zaliczać. No więc tak, rośliny pierwotnie wodne to są organizmy albo jednokomórkowe, albo kolonijne, albo wielokomórkowe i one mają budowę plechową. Zaliczamy je do królestwa roślin, ale mają bardzo dużo cech podobnych do protistów roślinopodobnych i oczywiście wszystkie rośliny pierwotnie wodne są autotrofami, przeprowadzają fotosyntezę. Jak sama nazwa wskazuje, są one ściśle związane ze środowiskiem wodnym i takie rośliny możemy spotkać w zbiornikach i w miejscach stale wilgotnych. Po prostu chodzi o stały dostęp do wody i wyróżniamy takie 3 główne grupy, czyli glaukocystofity, krasnorosty oraz zielenice. Przed krótkim omówieniem każdej z grup, tutaj mamy cechy wspólne właśnie i z roślinami lądowymi i z protistami roślinopodobnymi, a więc jeśli chodzi o cechy wspólne roślin pierwotnie wodnych i roślin lądowych, to tutaj możemy wymienić takie cechy jak autotroficzność, czyli obie grupy przeprowadzają fotosyntezę. Obie grupy również mają chloroplasty, które są otoczone 2 błonami. Ściana komórkowa zawiera celulozę. Obie grupy też mają wakuole, a ich podstawowym materiałem zapasowym jest skrobia. Natomiast jeśli chodzi o podobieństwo roślin pierwotnie wodnych z protistami roślinopodobnymi, to obie grupy nie mają budowy tkankowej, czyli tutaj nie będziemy wyróżniać tkanek oraz organów i mogą być w postaci jednokomórkowej, kolonijnej lub wielokomórkowej o budowie plechowej. Teraz sobie krótko omówimy każdą z grup, a więc pierwsza grupa, glaukocystofity, inaczej glaukofity, jest to taka niewielka grupa, która obejmuje organizmy jednokomórkowe lub kolonijne. Zasiedlają oczywiście zbiorniki wodne i tutaj będziemy mieć formy ruchliwe, które będą się poruszać za pomocą wici oraz nieruchliwe, które będą się biernie unosić na wodzie. Ściana komórkowa glaukocystofitów jest zbudowana z celulozy, a materiałem zapasowym jest skrobia. Natomiast cechą charakterystyczną tej grupy jest brak typowych chloroplastów. One są troszeczkę inne niż te, które są u roślin. Oczywiście roślin lądowych. Druga grupa to mniej lub bardziej znane krasnorosty, które zasiedlają głównie przybrzeżne strefy ciepłych wód morskich. Ich ciało to najczęściej wielokomórkowa plecha niby tkankowa. I jak możecie zobaczyć na obrazku, mają taki charakterystyczny ciemnoczerwony kolor i to zabarwienie zawdzięczają temu, że w ich chloroplastach mamy oprócz chlorofili i karotenoidów, które są barwnikami, mamy też fikobiliny, czyli fikocyjaninę i fikoerytrynę. I te barwniki są charakterystyczne dla sinic. Krasnorosty są przytwierdzone do podłoża za pomocą chwytników, a jeśli chodzi o przedstawiciela krasnorostu, to tutaj możemy wymienić na przykład widlika zaostrzonego. Trzecią grupą są zielenice. Tutaj będziemy mieć różne formy, jednokomórkowe, kolonijne bądź wielokomórkowe. Jak łatwo się domyślić, zasiedlają one głównie środowiska wodne, rzadziej lądowe. I w ich chloroplastach znajduje się chlorofil A i chlorofil B. I te barwniki są charakterystyczne dla roślin lądowych. Komórki zielenic są otoczone celulozową ścianą komórkową, czyli ściana komórkowa po prostu zawiera celulozę, a materiał zapasowy to skrobia. I jeśli chodzi o przedstawicieli, to tutaj możemy wymienić na przykład ulwę sałatową albo skrętnicę. Rośliny pierwotnie wodne możemy również podzielić ze względu na formę. Pierwsza forma to formy jednokomórkowe i tutaj mamy 2 takie główne formy, czyli nieruchliwe oraz ruchliwe. Formy nieruchliwe nazywamy inaczej formami kokoidalnymi i one nie mają zdolności do ruchu, mają sztywną ścianę komórkową i taką formą kokoidalną jest na przykład chlorella. Druga grupa, czyli formy ruchliwe, inaczej wiciowcowe, one mają wić bądź wici i dzięki nim mogą się poruszać. Otoczone są błoną komórkową albo dodatkową ścianą komórkową. Druga grupa to formy kolonijne i tutaj będziemy mieć 2 takie warianty. Pierwszy z nich to jest taki, że tworzą tą formę zespoły jednakowych komórek i one wszystkie połączone są galaretowatą otoczką. Natomiast drugi wariant jest to taki zespół zrośniętych komórek i one się zrastają ścianami komórkowymi i mogą się ze sobą kontaktować za pomocą plazmodezm. I tutaj przykładem jest na przykład toczek. Jeśli chodzi o obrazki, to tutaj na tym pierwszym jest chlorella, a na drugim jest wspomniany toczek. Została nam jeszcze 3. grupa, czyli formy plechowate. I tutaj wyróżniamy 3 rodzaje plech. Pierwsza z nich to plecha nitkowata i ta plecha składa się z luźnych nici i te nici składają się z szeregowo ułożonych komórek i taka plecha występuje na przykład u skrętnicy. Drugi rodzaj plechy to plecha komórczakowa i ta plecha zbudowana jest z licznych wielojądrowych komórek
I tutaj możemy wymienić takie części jak część łodygokształtna, część liściokształtna oraz chwytniki. I taką plechę ma na przykład pełzatka i pełzatkę widać tutaj na obrazku. Trzeci rodzaj to plecha niby tkankowa, inaczej plektenchymatyczna. I ta plecha jest zbudowana z niby tkanki, inaczej plektenchymy. Teraz przejdę do części związanej z glonami. I tutaj sobie scharakteryzujemy tą grupę glonów, a więc glony to grupa niespokrewnionych organizmów i ich cechą wspólną jest zamieszkiwanie wód oraz autotrofizm. Organizmy, które określamy jako glony, należą do trzech królestw, to znaczy do jednego z trzech królestw, albo do bakterii, albo do protistów i roślin. Dokładniej mówiąc, do glonów zaliczamy sinice, okrzemki, brunatnice, zielenice oraz krasnorosty. Glony wchodzą w skład planktonu w morzach, oceanach i zbiornikach śródlądowych i wtedy są nazywane fitoplanktonem. Na powierzchni osadów dennych, zbiorników wodnych stanowią składnik bentosu i wtedy nazywamy je fitobentosem. Mogą też się znajdować poza zbiornikami wodnymi, tylko warunek jest taki, że te miejsca muszą mieć dostęp do wody, to znaczy muszą to być wilgotne miejsca i na przykład to będzie gleba, kamienie czy pnie drzew. Ciało glonów nie wykazuje zróżnicowania na tkanki, czyli tutaj mówimy o plesze. Ostatni element to znaczenie i glonów, i roślin pierwotnie wodnych, a więc glony to producenci tlenu. I jak wiemy, tlen to jest produkt uboczny fotosyntezy, którą przeprowadzają. Fitoplankton stanowi pokarm dla zwierząt. I tutaj, tak jak w poprzednim filmiku, mówiłam, że najłatwiej wymyślić znaczenie, myśląc o jedzeniu. I tutaj się to sprawdza, ponieważ fitoplankton właśnie jest pokarmem dla zwierząt, ale też i dla ludzi, tylko to bardziej będą krasnorosty, gdzie znalazłam właśnie informację, że to się nazywa nori i to jest właśnie grupa organizmów, które należą do krasnorostów i są składnikiem sushi. I też jak tutaj widzicie, ulwa sałatowa również jest jadalna i może stanowić pożywienie. Następnie mamy fitobentos i on tworzy siedliska dla zwierząt. Wracając jeszcze do fitoplanktonu, on może być przyczyną zakwitu wód, co jest zjawiskiem niekorzystnym, ale o nim już wcześniej mówiłam w filmiku na temat protistów bodajże, ale jeszcze będę więcej o tym mówić, jak będę przerabiać trzeci podręcznik. Niektóre gatunki krasnorostów mogą służyć do pozyskiwania substancji żelującej, czyli agaru. I agar jest wykorzystywany w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, ale też jest pożywką dla bakterii. I ostatni punkt to to, że zielenice żyją w symbiotycznych związkach z grzybami i tworzą dobrze nam już znane porosty. To by było na tyle, jeśli chodzi o rośliny pierwotnie wodne oraz glony. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w następnym filmiku.